Post-apokaliptyczne historie. Tygodniówka 14. To wyjątkowy odcinek, bo według numeracji na TikToku to będzie mój setny wpis dla historii szperacza. Setny wpis. Jeżeli miałbym liczyć książkowe stronice, to będzie ponad 40 stron. Niezmiernie miło mi jest dla was snuć tę historię i czytać wasze komentarze. Dziękuję i do usłyszenia. Siedziałem w gruzach dawnego budynku i odpoczywałem po całodniowym marszu. Okopy się nagle skończyły i przed moimi oczami stało miasto, które dawno temu zostało zrównane z ziemią. Co wartościowsze kamienie lub metale zostały pokradzione przez dziesięciolecia wojen. Nikt nigdy tu nie wróci. Miasto jest martwe. Teraz ja opieram się o stare ściany i patrzę na dziwnie spokojne niebo. Białe, długie smugi gdzieś wysoko w atmosferze tworzą geometryczne kształty połączonych kresek. Gdziekolwiek lecicie, niewidzialni, dawajcie śmierć tylko nieświadomym waszego nadejścia. Nie ogłaszajcie go, nie straszcie niewinnych. Niech śmierć nadejdzie bez zapowiedzi, by strach przed nią nie trwał dłużej niż uderzenie serca. Oda do bomby. Kamuflaż sam się do mnie przykleił. Jeszcze mokry, po bagnistych przygodach, wystarczyło się przeczołgać i ocierać o pyliste ściany, które nie widziały deszczu od dawna. A już gdy tylko się położyłem, zlewałem się z otoczeniem. Zrujnowane budynki budowały krajobraz. Ulicę, teraz przykryte grubą warstwą ziemi, wciąż można było rozpoznać po blokadach, które kiedyś usypywali jedawni mieszkańcy. Natura z trudem zasiedlała stare miasto. Ilość gruzu i oleju napędowego, które ta ziemia przyjęła, sprawia, że małe drzewka rosną na wysokich ścianach. Korzenie trzymają się kurczowo cegieł. Zielone i żółte kolory liści odstają od pomarańczowo-białego krajobrazu. Miał długie, smukłe nogi, a jego szyja wyciągała się ku górze razem z potężnym porożem. Mimo gracji, jaką to zwierzę miało, utykało na jedno z tych właśnie nóg. Przycelowałem i strzeliłem, szukając serca w momencie, w którym skubał drzewko przyklejone do ściany. Zerwał się biegnąc zza mur. Nasłuchiwałem jego nagłych skoków. Spokojnie spakowałem swoje rzeczy, rozejrzałem się, czy nie ma innych ścibskich i podeszłem do drzewka. Krwawy rozbryzg ścielił cegły. Spokojnie poszedłem w stronę, w którym zwierzę uciekło. Co jakiś czas, widząc na pylistej drodze jego krew. Może trwało to z 20 minut, kiedy znalazłem jego miejsce spoczynku. Jeleń był martwy. Futro nasiąknięte krwią. Widać było, że w pewnym momencie się przywrócił w swoim dzikim biegu i tak jakby zabrakło krwi w sercu. Zatrzymał się, by umrzeć. Wieczór postanowiłem spędzić na piętrze w miarę stojącego budynku. Musiałem się podciągnąć na metalowej belce i dopiero wtedy znalazłem się niedaleko okna, gdzie był widok na skrzyżowanie. Jeżeli jest tutaj zwierzyna, to też są drapieżniki. Nie mówiąc o innych, gorszych cholerstwach, którymi karmi nas pustkowie. Wilki, kojoty, szakale, dzikie psy. Wszystko, co w stadach, a nie ma kciuków, nie może się wdrapać do mojego gniazdka. Niebo szarzeje znowu. Tym razem jakoś gęściej niż zwykle. Noc nadchodzi niespodziewanie, a ja masuję swoje stopy ogrzewaczami. Obudziłem się wcześnie rano. Było ciemno i chłodno.
Coś białego wylądowało na moich policzkach. Widziałem wokół siebie i na ulicach cieniutką warstwę czegoś puszystego i gdzieniegdzie ślady pomniejszych ssaków, które korzystały z ciemności nocy. Podparłem się o ścianę i odruchowo zlizałem, mając nadzieję na szron. Wyplułem to bezwiednie za okno. Popiół. Gdzieś daleko szaleje ogień. I ma co trawić, skoro przykrył ulicę tego miasta cienką warstwą. Spoglądam na zachód i widzę, jak chmury zmieniają swój kolor na głęboki, soczysty pomarańcz. I jak całe miasto przybiera ten cholerny odcień. A ja wraz z nim. Fala pomarańczu przykrywa przestrzeń. Dziwnie to wygląda. Pomarańczowy kolor zastępuje biel. Cienie wchodzą w czerwień, a następnie w głęboką czerń. Inne kolory jakby przestawały istnieć. Patrzę na swoje dłonie, których już teraz pomarańczowy pył powoli oblepia. Zakładam lekką maskę przeciwpyłową, by nie zużywać filtrów gazowych. Zakrywam twarz, czym mogę, by jak najmniej pokryło moją skórę. Jeszcze nie wiem, czym jest ten ogień, który odbija się w gęstych chmurach. Choć nie śmierdzi tak jak kiedyś olej napędowy, gdy przechodziłem przez tamto zapomniane jezioro. Muszę poszukać najwyższego punktu w tym mieście i spojrzeć. Bez tego nie podejmę decyzji. Myśląc nad moim kolejnym krokiem, nie zauważyłem gromady psów za moimi plecami, która wpatrywała się, zauroczona w kolor nieba. Dziwne, gdy niebo przestaje być błękitne i jest tak samo żółte dla psów, jak ziemia, po której chodzą. Zdyszany przeskakuję między gruzowiskami i udaje mi się spierdolić przed tymi psami, które chyba poczuły krew mojej zdobyczy. Nie tym razem nie oddam tych kawałków mięsa, które tak dokładnie zapakowałem. Cholerne kundle. Na pewno obgryzły szkielet do szpiku, a i tak im więcej tego jelenia. Patrzę zaskoczony. Czy to dawna wieża telekomunikacyjna? Najczęściej takie instalacje zostają pierwsze zniszczone, a jeżeli nie, to pewnie rdza je zjadła. Nie, to tylko pomarańczowy kolor nieba włada mi figle. Chyba jednak spróbuję się tam wdrapać. Szczebelki w drabinie wieży trzęszczały, ale wydawały się jeszcze trzymać na swoich spawach. Wciągałem się po nich bez pośpiechu, ważąc każdy krok. Wieża telekomunikacyjna w dawnym mieście da mi wystarczająco, mam taką nadzieję, widoku na to, co powoduje tą zmianę w kolorze nieba. Okej. Skup się na wchodzeniu. Nie spoglądaj pod nogi, po prostu się wdrapuj. Czeka cię jeszcze droga powrotna. Widzę już koniec mojej udręki i nie myślę, jak wysoko teraz jestem. Najważniejsze to cel, wdrapać się. Trzymam się kurczowo barierki i przechodzę w kierunku, w którym nadlatuje popiół. Widzę morze płomieni, które ciągnie się równo przez dziesiątki, a może i setki kilometrów. Wyciągam lornetkę, ale na taką odległość niewiele pomaga. Spoglądam, czy nie ma tam jakiejś armii między jednym końcem a drugim tej płonącej drogi. Rozmyślam i wtedy widzę, jak moja skóra zmienia kolor na biały. Jak barierki lśnią w blasku, a pomarańcz niknie tak gwałtownie, jakby wcale go tam nie było. Spoglądam przed siebie i widzę eksplozję. Tą bezczelną, wielką eksplozję. Nie wiem, ile set kilometrów stąd
która wzbierająca kula ognia zasysa powietrze tylko po to, by później ze wściekłością ją wrzucić. Widzę, jak chmury rozbiegają się w każdą stronę, a błękit nieba kontrastuje z czerwienią kuli śmierci, która formuje się na horyzoncie. Nie, proszę, nie chcę znowu tego przeżywać. Jeden koniec świata mi wystarczy.